Obrona Warszawy trwa, a gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. Zastępca prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz w stołecznym ratuszu Jacek Wojciechowicz, zdymisjonowany w związku z aferą reprywatyzacyjną, zabrał głos w sprawie odwołania go z urzędu. Odwołano mnie w kontekście afery reprywatyzacyjnej, choć nie mam z nią nic wspólnego. Nie kwestionując prawa prezydenta do doboru współpracowników, uważam, że odwołanie mnie akurat w tym kontekście jest zwykłą podłością. Drugi zastępca Hanny Gronkiewicz-Waltz, Jarosław Jóźwiak, sam podał się do dymisji, a jego następcą został prawnik z Gorzowa, Witold Pal, który zapowiedział prowadzenie audytu reprywatyzacji w mieście. Moim podstawowym zadaniem będzie na pierwszym etapie uzyskanie statusu pokrzywdzonego dla miasta stołecznego Warszawy. To bardzo charakterystyczne, albowiem pokrzywdzony ma prawo do wglądu we wszystkie akta sprawy, ma prawo do współuczestnictwa, jest stroną w postępowaniu karnym. To bardzo charakterystyczne i bardzo wygodne. Status pokrzywdzonej w całej sprawie zdaje się odpowiadać samej Gronkiewicz-Waltz, która nie zamierza brać na siebie odpowiedzialności za skandal związany z reprywatyzacją stolicy. Pani prezydent realizuje swoje prawo do obrony. Ja to tak rozumiem. Natomiast odcinanie kolejnych, czy tam zrzucanie kolejnych osób na pożarcie wilkom, zrzucanie scań, nie załatwi już teraz sprawę. W warszawskim ratuszu od kilku dni leży wniosek o referendum w sprawie odwołania Hanny Gronkiewicz-Waltz z urzędu. Jednak zdaniem posła Kukiz 15, Marka Jakubiaka, prezydent powinna odwołać się sama. Ona w tej chwili mówi, ja nie wiedziałam. Ja nie znałam, ja nie wiem, ja to teraz wyjaśnię. To ja chcę powiedzieć, że pani nie nadaje się na prezydenta. W związku z tym musi pani złożyć dymisję i zachowywać się zgodnie z zasadami moralności, zwykłej moralności. Gronkiewicz-Waltz podkreśla, że to dzięki jej staraniom już wkrótce obowiązywać będzie tak zwana mała ustawa reprywatyzacyjna. Według polityków PiS argumenty prezydent stolicy to tylko zasłona dymna, która ma odwrócić uwagę od łamania prawa. Działka warta 160 milionów złotych, trafiająca w ręce osób, które nie miały do tego żadnego prawa. Urzędniczka, siostra jednego z tych prawników, która zainkasowała prawie 40 milionów złotych na swoje prywatne konto. No, to są wszystko fakty, które pokazują, że ta władza nie powinna trwać ani chwili dłużej. W piątek do dymisji podała się zamieszana w aferę reprywatyzacyjną urzędniczka Ministerstwa Sprawiedliwości Marzena Kruk. Pani Marzena Kruk złożyła rezygnację, jednakże w poniedziałek Komisja Dyscyplinarna zdecyduje, czy pani Marzena Kruk opuści Ministerstwo Sprawiedliwości z podstawy rezygnacji, czy także wyda orzeczenie, na przykład o dyscyplinarnym zwolnieniu z pracy. Warszawska prokuratura bada nieprawidłowości w zeznaniach podatkowych kobiety. Urzędniczka zainkasowała 38 milionów złotych odszkodowania z tytułu rzekomo odebranych nieruchomości. Teresa Litkowska, Telewizja Republika.